Cześć, witajcie w nowym odcinku i w nowym roku, a dzisiaj bierzemy na tapetę sałatki z fast foodów i będziemy sprawdzać, ile kosztują, czy są smaczne, jaką mają wartość kaloryczną i czy w ogóle opłaca się je uwzględniać w diecie noworocznej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy. Nie przedłużając, od razu przechodzimy do pierwszej sałatki. Tutaj mam sałatki, uwaga, losuję. Pierwsza... KFC. Tak, a więc pierwsza wjeżdża sałatka z KFC. Tak jak widzicie, jeśli chodzi o cenę, no to jest to cena 15,95, a kaloryczność to 432,5 kalorie bez sosu. Sos jest dość ciężki. 270, czekaj, 100 gram to jest 270. To tak. Ma 162 kalorie, więc naprawdę całkiem sporo. To jest bardzo ciekawe, że oni na stronie internetowej podają kaloryczność sałatki bez sosu. Trzeba ją sobie doliczyć, no bo w sumie można wybrać różne sosy. Dokładnie. My akurat mamy Cezar, więc no, nie pozostało nam nic innego, jak tylko przejść do spróbowania tej sałatki. Tak. Tu mamy zapisane na telefonie kaloryczność i tak dalej, więc będziemy sobie zaglądać czasem. No i co, próbujemy. Oczywiście już na wstępie możemy powiedzieć, że kurczaka na 100% znacie, no bo jednak tym stoi całe KFC, tym tak. Wspaniałym kurczakiem. My tutaj widzimy jeszcze do tego oczywiście pomidorki, widzimy sałatę, widzimy jakieś przyprawy, to są zioła promocarskie, od razu są wyczuwalne. Ale ona, jeśli chodzi o wygląd, to ona bardzo ładnie się prezentuje i pachnie, jest pachnąca, pełna takich wyrazistych, wiecie, przypraw. Czuć w ogóle świeżość też tych warzyw. Kurczak, no kurczaka znacie, fajna jest ta panierka. Fajnie, że ten kurczak za każdym razem jest troszeczkę pikantny. Nawet jeżeli zamówimy opcję niepikantną, to on jest przynajmniej wyrazisty i to jest fajne, nie? No dla mnie to jest tak, jakbyście wyjęli wszystko to, co jest w burgerze w KFC, czy tam chicken, burgerze, cokolwiek. Czyli wszystko byście wyjęli z bułki i po prostu wrzucili do pudełka. Jest to smaczne, ładnie to wygląda. Trochę mnie rozczarowuje ta kaloryczność z tym sosem. To jest minus w ogóle tej sałatki, no bo jeśli ktoś ma dietę i po prostu chce sobie wziąć w fast foodzie sałatkę, no to nie, w ogóle nawet nie ma opcji. Absolutnie. Bo... No ale generalnie jeśli chodzi o cenę, też ona nie jest jakaś zachwycająca, no bo blisko... No, 16 ziko? 16 ziko. Nie jest to zbyt mało, no ale jest smaczna. No. Ale czy to jest najlepsza sałatka, jaką jadłam w życiu? Nie. Moja też nie. Dobra. Zdecydowanie nie. No dobra, co, przechodzimy do następnej sałatki. Ona prezentuje się naprawdę fajnie. A jak się kaloryczność? Jak to kaloryczność, mówi? Właśnie. I tutaj to jest taka trochę zagwozdka, ponieważ jeżeli wpiszemy sobie tak po prostu tą sałatkę Cezar, to ona wychodzi około 120 kalorii, jeśli dobrze pamiętam. 120 kalorii. Plus sos. Plus sos. Ale w momencie, wiecie jak się zamawia w Subwayu, czy chce pani tego dodatkowo, czy tamtego dodatkowo, powiedziałam, że nie, że to koniecznie musi być ta sałatka, którą oni proponują w swoim menu, jako tak. Taką sałatkę Cezar, ale pan mi tamtego sosu nie żałował, parmezanu też mi nie żałował, więc podejrzewam, że ta kaloryczność na pewno jest, no to nie jest 120 kalorii, więc nie łudźmy się. Wydaje mi się, że to jest tak 250-300. Spokojnie. Spokojnie. Jedynym plusem tutaj na pewno jest to, że ten kurczak nie jest w żadnej panierce. On jest tylko zgrillowany, no i oczywiście są świeże warzywa, nie ma tutaj nic, to było, no jak w Subwayu, wszystko świeżo wyciągnięte, świeżo pokrojone. Tak. Więc no na pewno będzie najzdrowszą sałatką, ale czy najsmaczniejszą? To się okaże zaraz. Kura najpierw, ten sos jest super. Jest bardzo smaczny. Mi o wiele bardziej smakuje niż tamten, bo tamten wydawał mi się troszeczkę za bardzo octowy. Tak. Taki był, trochę czuć, jakby to był taki sos zrobiony na to, żeby leżał bardzo długo. Jeśli tak. Rozumiecie, o co mi chodzi. Czyli że miał długą datę przydatności, a ten jest taki... Teraz ma takiego dziaba, wiesz, pomidorek, ogórek, sałata, no i kurczak. Takiego prawilnego dziaba. Prawilnego dziaba. Wtedy prawilny zobaczymy. Dziab. Ja myślę, że tak. Jeśli chodzi o kaloryczność, to jest na plus, na pewno. Mhm. Jeśli chodzi o wygląd, no to jest apetyczna, bardziej apetyczna od tej z KFC. No i wielkość. Zdecydowanie jest jej więcej. Minusem jest cena, bo ona kosztuje prawie 18 zł. Tak? Dobrze? Tak, 17,90. Więc jest to dużo. Dużo. Za sałatkę, bardzo dużo. Ale jest fajne, bo jest, ja mam wrażenie, że to jest kompletnie co innego i nie mam takiego poczucia, że ktoś mi wyjął składniki z kanapki i wrzucił na talerz. Tak, tak. No ten kurczak naprawdę od razu ma się poczucie, że je się coś fit w sumie. Tak. Ten sosik nie jest fit, my o jest tym wiemy, sałatka. Ale jest to sałatka i jest to najbardziej chyba zbliżone do tego, żeby póki co, żeby móc to zaliczyć do takiej rzeczy piciarskiej. Jakbym miał dietę, no to oczywiście jak najbardziej ta sałatka. A przyda nam się w tym roku dieta. Tak. I na razie jest najlepsza. Przechodzimy do trójeczki.
Sałatka numero tres, czyli sałatka z McDonalda. Tutaj ciekawym dodatkiem są grzanki, jak to się mówi? Grzanki. Małe grzanki i aż dwa sosy. Zamówiliśmy sos koperkowy. No jeśli chodzi o kaloryczność, no to jest to 508 kalorii plus do tego sos. Tak. Sos ile? Ale sos, on ma właśnie w sumie, tu będzie około 40 kalorii. I jeśli chodzi o cenę za tą sałatkę, no to kosztuje ona 15,90, czyli tyle samo, ile sałatka w KFC. Tak. Dokładnie ta sama cena. Dokładnie ta sama cena, ale powiem wam szczerze, że jak lałam sos, to miałam takie wrażenie, że z tym sosem jest coś nie tak. Jogurtowo tak jogurt nie wygląda. On jest trochę taki jak zrobiony jakby z żelatyny. No strasznie sztucznie to wygląda. Próbuję sam sos. O Jezus, ciekawe ten sos. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą sałatkę, to zdecydowanie sama sałata jest na plus i myślę, że ona jest jeszcze bardziej świeża niż w Subwayu, czego się bym w życiu nie spodziewała po McDonaldzie. Może tak trafiliśmy po prostu. Trzeba też zaznaczyć, że tutaj tego parmezanu jest naprawdę dużo. Są takie duże kawałki. Albo nam się poszczęściło, no nie wiem co jest z tą sałatką. Kurczak jak kurczak, no. Bardzo dobre, był ok, no taki jak w McDonaldzie. Fast foodowy kurczak, więc tam nie ma się czego, nie wiadomo czego spodziewać. Grzanki na pewno. Grzanki są na plus i ogromnym minusem jest sos. Tak, ale sos możecie zdecydować się na inny. Dokładnie. My wybraliśmy ten jogurtowo-koperkowy. On nas nie powalił. Wiemy, że są lepsze, bo też próbowaliśmy innych. Tak, jedliśmy jakieś sałatki z maka. I ten jest najsłabszy. Jak na razie ona jest tak pomiędzy. No ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. A więc podsumowanie. Michał, która twoim zdaniem jest najsmaczniejszą sałatką? Aha, najsmaczniejsza jest sałatka z KFC, ale dla mnie to nie jest sałatka. Nie uzgadniłbym w swojej diecie jako sałatki, którą mogłem zjeść w trasie na przykład, więc na pierwszym miejscu będzie Subway, bo jest tego najwięcej. Wyglądało najbardziej apetycznie i najbardziej smakowało jak sałatka. Na drugim McDonald's, bo też jest sporo, no i jest smaczny, no i po prostu dobra ta sałatka. No i ostatni KFC. KFC dlatego, że mam wrażenie, że składniki po prostu zostały wyjęte z jakiegoś burgera i wsypane do pudełka. Z większą ilością sałaty. No. Z większą ilością sałaty. No i ponadto jest najbardziej kaloryczne, więc... Totalnie nie fit, czego w sumie się trochę spodziewaliśmy, no bo wiedzieliśmy, że to nie będą fit opcje. Ale ja to zestawienie bym troszeczkę przesunęła tak, ze względu na to, że ta świeżość sałaty mi naprawdę powaliło i pomimo tego, że ona jest druga, jeżeli chodzi o kaloryczność, to ja będąc w trasie na taką sałatkę i tak bym się raczej skusiła. Czyli to ma z McDonalda. To z McDonalda, bo ona ma naprawdę fajne, bardzo była bardzo świeża. Mam nadzieję, że jeżeli wy kiedyś spróbujecie sałatki z McDonalda, to ona będzie równie świeża, a nie, że my wam tutaj ściemniamy, bo ona naprawdę powaliła mnie smakiem, mimo tego chydnego sosu. Ta sałatka, nie dziwi mnie to, że ona jest najmniej kaloryczna, ale też jest automatycznie najdroższa. No i to, tak jak Michał powiedział, to jest idealny opis tego. To jest po prostu bułka wrzucona w bok z sałatą. W bok z sałatą i po prostu ma przypominać sałatkę, więc nie jest to fit opcja. Absolutnie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, że zostaliście do końca. Nie ukrywamy, że pomysł na taki fast foodowy odcinek zrodził się ze względu na powszechne zamknięcie i trudności związane z podróżowaniem. Dlatego taki nietypowy, fast foodowy odcinek, zestawienie, zwał jak zwał. Napiszcie nam koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tych sałatkach. Czy według was to jest totalny bezsens, a czy może sami zamawiacie takie sałatki, co o nich ogólnie myślicie. My mamy, jak widzicie, zdania podzielone na ten temat, także dziękujemy. To było na tyle. Tak, jeśli jesteś nowy na kanale, koniecznie zostaw subskrypcję, łapkę w górę i wpadaj na naszego Instagrama, tam są fajne fotki i tam będziesz na bieżąco z tym, co u nas. I do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. Cześć. Spoko. Dla mnie jest spoko. To jest git. Git jest. Lecimy.